Jeżeli już teraz święta, że tak zacznę może z innej strony, ponieważ święta Boże Narodzenie są takie bardzo medialne, bardzo takie fajne, są prezenty, jest Mikołaj, jest nowy Coca-Cola i tysiąc jeszcze innych. Już jeździ w reklamach. Już jeździ, tak. Kevin sam w domu co święta w telewizji. I te święta chyba są tak może troszkę ważniejsze dla ludzi. Mimo że święta wielkanocne dla katolików powinny być chyba bardziej ważne, ponieważ tam jest ta zmartwychwstanie Chrystusa, prawda? Dlaczego tak jest, że Boże Narodzenie całkowicie inaczej obchodzimy? Ja myślę, że akurat tutaj, oczywiście tak, święta wielkanocne jakby są najistotniejszą i najważniejszą uroczystością w życiu chrześcijanina. Natomiast myślę, że te święta bożonarodzeniowe trochę nam się skomercjalizowały, to co mówimy, że 3 listopada wszystkich hipermarketach już stoją choinki i prezenty i ozdoby, a jeszcze dzień wcześniej stały znicze. Że jakby rozpędziliśmy się z tymi zakupami, prezentami, z tym wszystkim. To jest ważne, istotne, ja tego nie chcę negować. Ale myślę, że z drugiej strony jest też tak, przy tym wszystkim, przy tym jakby takim medialnym szumie przed świąt, że jest ten moment Wigilii, kiedy jednak wierzę w to i jakby z doświadczenia wiem, że w wielu domach jednak się nie włącza tego telewizora, tylko siada się w domu, zaczyna się śpiewać kolędy, czy ewentualnie się puszcza kolędy. I jest ten moment, kiedy to, co najpiękniejsze w świętach, spotkania człowieka z człowiekiem. Święto Bożego Narodzenia to jest Bóg, ale w postaci człowieka, który przychodzi do drugiego człowieka, który przychodzi do każdego z nas. I ten stół wigilijny dla mnie, ten wieczór, kiedy naprawdę mamy czas, nie śpieszymy się, wcześniej wszystko zrobione, porządki, 12 potraw, to wszystko ważne, opłatek, wszystko. I nagle możemy siąść i pogadać. Ja teraz to jakby odczuwam mocniej, ponieważ moje siostry rozjechały się. I często także Wigilia, Święta Bożego Narodzenia to jest jedyny czas, kiedy możemy wszyscy razem się spotkać. Kiedy możemy pogadać, kiedy ja też mam gdzieś tam chwilę, żeby przyjechać, wpaść do domu. Kiedy możemy siąść, po prostu pogadać ze sobą. To jest spotkać drugiego człowieka, nawet najbliższego, bo myślę, że często jest teraz tak w naszych domach, w tym zwariowanym świecie, jeżeli chodzi o tempo życia, że nawet my mieszkamy razem, nie wiem, z rodzicami, z mężem, z żoną, nieważne z kim, ale nie mamy nawet czasu porozmawiać. Bo jak przychodzę z domu, jestem padnięty, jestem zmęczony, nie mam siły. Staliśmy się jakby, nasze domy stały się hotelami, w których mieszkamy, ewentualnie jemy. I teraz takie święta, myślę, że jest w każdym z nas potrzeba. Ja już nawet nie mówię o takiej potrzebie religijnej, takiej zwykłej ludzkiej. Spotkania się z drugim człowiekiem. Zatrzymanie się jakby nad drugim człowiekiem i po ludzku pogadanie, zobaczenie, że on jest. Zapytanie po prostu, co u ciebie. I to są dla mnie święta Bożego Narodzenia. Jak Bóg tego uczy, przychodząc w postaci człowieka, uczy, że mamy szukać człowieka, drugiego człowieka w relacji, żeby zbudować relację z drugim człowiekiem. Jak zbudujemy dobrą relację z drugim człowiekiem, to też zbudujemy dobrą relację z Bogiem, po prostu. Czyli cała stajenka Narodzenie Chrystusa to jest taka metafora narodzenia też nowej etapu u nas w rodzinie, w naszym domu właśnie, gdzie możemy przyjść, spotkać się, postawić ten talerz dla zbłąkanego wędrowca, bo zwykle w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia, miesiąca, całego roku nie mamy czasu wyjść do innych ludzi, pomóc im, chociaż tak symbolicznie stawiamy ten talerz. Też, jak najbardziej. I te wszystkie jakby obrzędy, zwyczaje nasze, piękne polskie, są jakby bardzo ważne i istotne. Natomiast rzeczywiście musimy pamiętać, że to, co w świętach też jakby wyróżnia, to, że czekamy na Boga. Ten Bóg oczywiście i ten pusty talerz na tym to wskazuje, że ten Bóg może przyjść, czy przychodzi w drugim człowieku często. I nie tylko w Boże Narodzenie, ale każdego dnia. W człowieku, którego spotykamy, nie wiem, w pracy, w domu, na ulicy. Ja często powtarzam to w tym okresie, mówiąc, że jak możemy mówić, że czekamy na Boga, że szukamy Boga tu na ziemi, przyszedł na ziemię, on nie przyszedł, nie wiem, nie, w niebie się z nim nie spotkaliśmy, spotkaliśmy go na ziemi. Jeżeli przechodzimy obojętnie, nie wiem, koło jakiegoś ludzkiego cierpienia. Zresztą tu też widać, jak pięknie, ile akcji charytatywnych jest w tym okresie. Ile ludzi, gdzieś budzi się w nich ta potrzeba pomocy. Właśnie dlatego, że jakby przypominają sobie, że jest coś ważniejszego niż tylko ja, że jest też drugi człowiek koło mnie, któremu czasami trzeba pomóc. W ten sposób ja nie mam wątpliwości, że pomagając drugiemu człowiekowi, czy świadomie, czy nieświadomie, pomagamy też Bogu. Czy jakby, no dobrze, pomagamy Bogu, tak może. Ale to nie jest przykro, że to jest jak tylko w grudniu, raz w roku, że nagle dopada nas taka, ten cały nastrój świąteczny. Tak, oczywiście. I jakby ja drugą rzecz, którą mówię po świętach znowu, że jakby ten nastrój świąt nie może się skończyć. To tak jak śmiejemy się, jak jest 8 marca, jest tak Dzień Kobiet. I no właśnie, jak ktoś raz do roku swojej kobiecie daje kwiatki, a przez resztę roku jest wredny, nazwijmy to krótko, czy tam jakiś opryskliwy, no to ten kwiatek nie ma żadnej wartości. To jest jakiś symbol, za którym nic nie idzie. Ta nasza pomoc, to nasze zatrzymanie się jakby nad osobą w te święta mają nam o tym przypomnieć,
ale mają nam pokazać też i przypominać, że to ma trwać. Że to nie jest okres 3 dni świąt, załóżmy, czy 4, czy tam tygodnia, powiedzmy, atmosfery. Tylko to ma trwać. My do tego mamy ciągle powracać. Święta to też zbliżając się koniec roku. Sylwester, nowy rok, nowe plany, postanowienia. Ksiądz wyjeżdża gdzieś w przyszłym roku? Mam nadzieję, że uda mi się powrócić do Kirgizji, tam gdzie byłem w tym roku, jeżeli chodzi o wakacje i tej góry, której tego szczytu, tej przełęczy i szczytu, którego nie udało nam się w tym roku zdobyć ze względu na załamanie pogody. Mam nadzieję, że uda nam się, czy mi się, zobaczymy w jakim składzie, ale że może uda się w tym roku zaatakować jeszcze raz i zdobyć, żeby ta góra nie została przede mnie niezdobyta. Tylko dlatego ksiądz nawraca? Czy nie, nie. Też dlatego, że nasz przewodnik, który tam jest na miejscu, Polak, jezuita, prowadzi dom, taki dom dla młodzieży kirgijskiej. I organizujemy też w tym roku grupę studentów tutaj od nas, duszpasterstwa UMCS-u, która wybierze się tam na 2 tygodnie jako wolontariusze, żeby te grupy, które tam przyjadą, młodzieży, dzieci, miały, nazwijmy to, fachową opiekę, miały zorganizowany dzień, plan dnia, żebyśmy też w ten sposób jakby mogli tej młodzieży kirgijskiej, czy dzieciom kirgijskim po prostu pomagać. I dodatkowo jeszcze tydzień w górach jako dodatkowa, nazwijmy to, atrakcja. Czyli ksiądz wraca w miejsca, w których już był, prawda, jakiś czas? Są takie miejsca rzeczywiście, do których wracam, które gdzieś tam w sercu tak mocno zaznaczyły się, że wcześniej czy później nie mam możliwości, żebym nie wrócił, że tak tęsknię, że powracam. Tak. Takim miejscem też jest Lubartów. Właśnie chciałam o to zapytać, czy ksiądz tęskni? Oczywiście, że tęsknię. Tak po ludzku. Ja to otwarcie mówię, tam wiele dobra dostałem od ludzi. Wiele przyjaźni się tam zawiązało. I jakby trudno to przekreślać. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że tak jakby do strony czysto duchowej moim miejscem takiego duszpasterskiego, pełnego zaangażowania jest teraz tutaj duszpasterstwo akademickie UMCS-u i to, co robię tutaj. Natomiast oczywiście tak po ludzku serce, tęsknota za przyjaciółmi, za znajomymi, za ludźmi, których tam poznałem, z którymi się zaprzyjaźniłem, pozostaje. Zresztą też ci ludzie często tu przyjeżdżają, odwiedzają, czy też te osoby, z którymi miałem jakieś tam relacje duchowe, czy byłem ich spowiednikiem, czy kierownikiem duchowym, często jest tak, że oni pozostali i co jakiś czas się spotykamy, bo potrzebują tej pomocy duchowej. Jak tu przyszłam przed naszą rozmową, zobaczyłam szalik Pogoni 07 i pytałam, czy ksiądz zmieni chodzenie na mecze nie do Lubartowa, tylko do Lublina na motor. Muszę powiedzieć, że niestety teraz nie mam czasu w ogóle chodzić, czy jeździć na mecze Pogoni, czy tutaj na motor, więc tylko śledzę, ale muszę powiedzieć, że jeżeli motoru, mam nadzieję, że teraz kibicom motoru bardzo niepodpadny, bo wiem, że chyba z tego co wiem w Lubartowie też jest silny klub kibiców motoru, no właśnie, więc mam nadzieję, że bardzo niepodpadne, ale rzeczywiście tam regularnie teraz się już sezon jesienna, runda jesienna zakończyła, ale rzeczywiście śledzę poczynania Pogoni 07 w każdy weekend, sprawdzam jak tam wyniki, czy wygrali, czy przegrali, które miejsce w tabeli, kto strzelił, bo większość czy część tych zawodników, chociaż tam się już kadra trochę wymieniła, ale część jeszcze zawodników kojarzę, także sprawdzam, czy tam moi znajomi strzelili jakąś bramkę, czy nie, jak wypadli.